Tego nie. Raz, dwa. Ty mi... Dzień dobry. Zapraszam na fakty. A na początek Ukraina po rosyjskim ataku rakietowym. Czy nowy rok przyniesie przełom w tej wojnie? Gościem Krzysztofa Berendy będzie pułkownik Piotr Łukasiewicz, były ambasador Polski w Afganistanie. Za chwilę najnowsze informacje z Watykanu w sprawie stanu zdrowia Benedykta XVI. Posiedzenie sztabu kryzysowego w Ministerstwie Zdrowia dotyczące rekordowej liczby infekcji. Ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły przed południem rekordową liczbę 54 spośród 69 wystrzelonych przez Rosjan rakiet, poinformował naczelny dowódca wojsk Ukrainy Walerii Załużny. Jak informowaliśmy już w faktach, kilka rakiet uderzyło m.in. w Kijów, Charków czy Iwano-Frankowsk. Na linii nasz reporter Mateusz Chłyston. Witam ponownie. Mateuszu, co wiadomo o tych atakach? Ich celem, jak informuje ukraińskie dowództwo, była po raz kolejny głównie infrastruktura krytyczna. Do ataków Rosjanie użyli m.in. rakiet S-300 czy irańskich dronów typu Shahid. Pociski wystrzeliwano zarówno z lądu, jak i z basenu Morza Czarnego. Nad samą Odessą zestrzelono ich 21, nad Kijowem 16. Czekamy na kolejne propozycje od posłańców pokoju co do pokojowych regulacji i gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji, ironizował w mediach społecznościowych po dzisiejszych atakach doradca szefa biura prezydenta Ukrainy Michajło Podoliak. Stan 95-letniego emerytowanego papieża Benedykta XVI jest ciężki, ale stabilny, tak podała włoska agencja ANSA za źródłami w Watykanie. Łączymy się teraz z naszym dziennikarzem Tomaszem Terlikowskim. Witamy cię. Witam. Tomku, co tak naprawdę wiemy o stanie zdrowia Benedykta? Nieoficjalnie wiadomo, że papież ma mieć niewydolność oddechową i niewydolność nerek. To zaś oznacza, że co przyznaje się, choć nie wprost, że jego życie może dobiegać końca. I nie są to informacje zaskakujące od mniej więcej pół roku, jak mówili ludzie spotykający się z Benedyktem XVI, papież powoli gasł, robił się coraz słabszy. Ciekawym pozostaje natomiast inne pytanie, co wydarzy się po śmierci papieża seniora. W kościele nie ma obecnie protokołu na śmierć papieża emeryta i wygląda na to, że będzie on wypracowywany na bieżąco. Czy będzie specjalna papieska żałoba? Kto będzie oznajmiał śmierć papieża? Na wiele z tych pytań trzeba będzie odpowiedzieć już po śmierci Benedykta XVI. Tu RMF FM, słuchacie faktów. W Ministerstwie Zdrowia trwa specjalne posiedzenie sztabu kryzysowego, dowiedział się nasz dziennikarz. Główne tematy to wysoka liczba infekcji, związana z tym trudna sytuacja na oddziałach pediatrycznych. Jakie zapadną decyzje? Ten temat na pewno powróci w kolejnych faktach. Rozmowa oparta na faktach. To rozmowa w południe w RMF FM w warszawskim studiu Krzysztof Berenda i jego gość. Witamy i słuchamy. Witam, dzień dobry. Naszym gościem jest pułkownik Piotr Łukasiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojskowy dyplomata, był ambasador Polski w Afganistanie, a obecnie analityk w polityce Insight. Panie pułkowniku, za nami potężny rosyjski atak na Ukrainę, ponad 120 rakiet, co też spowodowało, że prądu nie ma w Odessie, w Lwowie, w dużej części Kijowa. Czy takie naloty, takie ataki skończą się niedługo? Jest na to szansa jakakolwiek? No. Dostępne dane wskazują, że Rosjanie wykorzystali, zresztą publikowane przez samych Ukraińców, wskazują, że Rosjanie wykorzystali do tej pory niestety tylko około połowy, do powiedzmy do 60% swoich rakiet balistycznych. Sami chwalą się, chełpią się na Ministerstwo Obrony Rosji pokazało, że kalibrów ci u nas dostatek, czyli tych rakiet balistycznych. I drony irańskie cały czas, tak? No i drony irańskie, które jakoś uzupełniają, które nie są same w sobie aż tak groźne, natomiast one pełnią zadanie zajmowania obrony przeciwlotniczej ukraińskiej, trochę dezorganizowania tej obrony przeciwlotniczej, odciągania jej od czyli tego największego zagrożenia, czyli rakiet. Zakończenie tych nalotów nie widać większych, żeby to się skończyło. No niestety nie, aczkolwiek też trzeba zwrócić uwagę, że one są stosunkowo, w stosunku przynajmniej do tych historycznych przykładów tak zwanych bombardowań dywanowych z czasów II wojny światowej Wietnamu, one nie są aż tak częste i zatem nie odnoszą strategicznego celu, jaki Rosja sobie postawiła, czyli nie łamią oporu ukraińskiego w ogóle. Tak. Strategicznie na pewno Rosjanie za to chcieliby zająć Kijów, raz próbowali, im się nie udało. Pytanie jest otwarte o to, czy tam się i
czy uda im się to zrobić drugi raz. Służba Graniczna Ukrainy informuje, że Rosjanie zgromadzili na Białorusi ponad 10 tysięcy żołnierzy z Białorusi, dosyć blisko do Kijowa. I pytanie, czy to jest zapowiedź inwazji ze strony białoruskiej? No, w lutym zdaje się tam było około 25 do 30 tysięcy żołnierzy, którzy wjechało od północy, przedzierało się przez bagna wokół Czernobyla. Czyli te 10 tysięcy to za mało? Nie, nie, to jest za mało. To jest za mało, żeby cokolwiek zdziałać w północnej Ukrainie, powyżej, na północ od Kijowa, ale to jest wystarczająco dużo, żeby przytrzymywać siły ukraińskie w gotowości do obrony tych odcinków. Zatem no, odgrywa to rolę straszaka, no i takiego czegoś, blokowania, co wiąże siły, tak? Czegoś, co wiąże siły ukraińskie, które mogłyby być zostać wykorzystane na innych odcinkach. A czy widzi pan szansę na jakieś chociaż chwilowe uspokojenie sytuacji? No bo za chwilę mamy prawosławne święta Bożego Narodzenia. Wiadomo, że część Ukraińców obchodziła te święta w tym naszym terminie, natomiast duża część kraju oczywiście obchodzi w terminie dwa tygodnie później, tak samo cała Rosja. A myśli pan, że Rosja powie, dobra, na czas świąt dajemy także Ukraińcom spokój, czy nie? Dalej będzie niszczenie także tego okresu. To, co pan wspomniał o tych różnych terminach świąt ukraińskich, w końcu przecież podlegających do niedawna jeszcze cerkwi, znacząco będących pod wpływem cerkwi moskiewskiej, pokazuje na też głęboki podział kulturowy. A za tym podziałem idą również prawdopodobnie podziały polityczne, a polityka to wojna w przypadku Rosji i Ukrainy, zatem nie spodziewałbym się jakiegoś świątecznego zawieszenia broni. Szerzej o tym porozmawiamy w ciągu dalszym naszej rozmowy. Już teraz zapraszam na ten ciąg dalszy do radia internetowego RMF24, ale także na stronę rmf24.pl oraz na naszego Facebooka i naszego Twittera. Już teraz? No dobrze, czy pana zdaniem będzie ten drugi rosyjski szturm na Kijów z tej czy innej strony? Rosjanie z pewnością pod nowym dowództwem, bardziej scentralizowanym, bardziej powiedzielibyśmy tak trochę kolokwialnie ogarniętym, jeśli chodzi o kampanię w Ukrainie, czyli pod dowództwem generała Surowikina i tego całego jego sztabu, pokazują zdecydowanie lepszą organizację działania, koordynacji, niż widzieliśmy to w pierwszej połowie mijającego roku, kiedy po prostu Rosjanie weszli w wojnę, no, krótko mówiąc, zdezorganizowani, nieprzygotowani. No to był festiwal niekompetencji i takich chronicznych braków wynikających prawdopodobnie z długotrwałej korupcji w wojsku rosyjskim. No w każdym razie wydaje się, że to nowe dowództwo trochę inaczej podchodzi do swoich zadań wojskowych. Wyszło, myślę, że Surowikin, czyli dowódca rosyjski, wyszedł znacznie wzmocniony, bardzo wzmocniony politycznie również, bo został wyznaczony we wrześniu na kilka dni niemalże przed utratą Chersonia. To on, zdaje się, wyperswadował Putinowi, że Chersonia, czyli tego miasta leżącego po prawej stronie Dniepru, nie ma co bronić i należy to jakby oddać Ukraińcom, żeby uniknąć i okopać się tak naprawdę na lewej stronie Dniepru. Mówimy o tym mieście, które też jest bramą więc na Krym. Jeśli Surowikin miał być takim trochę kozłem ofiarnym właśnie, który miał jakby wziąć odpowiedzialność za stratę Chersonia, niezwykle ważnego dla Rosjan politycznie, dla Kremla politycznie miasta, no to wyszedł z tego obronną ręką i zdaje się, że Władimir Putin, który prawdopodobnie przez pierwsze kilka miesięcy był niedoinformowany, nie wiedział, co się dzieje, przeszarżował, przekalkulował swoje siły w Ukrainie, że od mniej więcej wczesnej jesieni zdaje sobie sprawę, jaka jest sytuacja, że wojskowi mają lepszy dostęp do niego, te ich informacje nie są tak przefiltrowane przez doradców. No tak, ale co to praktycznie oznacza? Kanały. Ruszą na ten Kijów? Mają, co sami Rosjanie już, co sam Putin przyznaje, 50 tysięcy z 300 tysięcy zmobilizowanych jesienią ludzi już jest w rejonach walk. Prawdopodobnie około 100 tysięcy czeka gdzieś przy granicy, szkoli się jeszcze i dozbraja do wzięcia udziału w jakiejś ofensywie, w jakichś operacjach wczesnowiosennych. Głównym celem strategicznym Rosjan jest nie tyle w tej chwili wzięcie Kijowa, bo to jest pozostaje poza ich zasięgiem. Zresztą, jak wspomnieliśmy wcześniej, nie gromadzą sił w Białorusi, która jest najbliżej Kijowa. Jest przede wszystkim obrona terytoriów, które już okupują, które już zajęli. Być może odbicie Chersonia, ale to też jest jakaś dłuższa perspektywa. Na pewno najbardziej obawiają się Rosjanie w tej chwili tego, nawet nie tyle broni ukraińskiej, co ukraińskiej inicjatywy. To jest najważniejsza rzecz w wojnie, taka trochę niematerialna, ale Ukraińcy ją posiadają. Jeśli Ukraińcy chcą politycznie wygrywać i wojskowo przede wszystkim, ale
za tym idzie zwycięstwo polityczne, to muszą przechodzić do ofensywy na przykład na południu kraju, odbijać Zaporoże, czyli to, co wspomnieliśmy, co leży po lewej stronie Dniepru. Tam Rosjanie z kolei muszą się bronić. I prawdopodobnie pierwsze miesiące przyszłego roku to będzie tak właśnie obrona, fortyfikacja i obrona okupowanych terenów. Być może latem, jeśli sytuacja będzie na tyle korzystna dla Putina politycznie, wewnętrznie, Rosja będzie mogła, chciała przejść do jakiejś ofensywy, ale pamiętajmy też, że Rosja krwawi śmiercią swoich żołnierzy, krwawi ekonomicznie, krwawi politycznie. Więc myślenie o ofensywach nie jest w tej chwili najpilniejszym zadaniem Kremla. O krótszym trochę horyzoncie czasowym, bo długo czekaliśmy, to wielu wojskowych także w tym studiu mówiło, że bardzo czekamy na zimę. Przyjdzie mróz, skuje ziemię i będzie łatwiej o działania zaczepne. Patrzę, no mamy koniec grudnia, patrzę teraz na pogodę i na prognozy na najbliższych kilkanaście dni. No to tak, Kijów mamy od 4 do 9 stopni, Donieck mniej więcej taka sama temperatura, w Mariupolu jeszcze więcej, w okolicach Krymu 12 stopni na plusie. No mrozu nijak nie będzie, tej ziemi nie skuje, raczej to będzie Błocko, coś co widzimy u nas, po czymś takim nie da się ani piechoty rzucić, ani czołgów, i tak będzie ciężko generalnie. Czy krótko mówiąc, to jest problemem, że nie ma tej ostrej zimy, która umożliwiłaby na przykład kontrofensywę Ukraińców? Ten mit zamarzniętego stepu ukraińskiego, po którym rzekomo czołgi mogą albo nie mogą jeździć, towarzyszy tej wojnie. Ale wojsko o tym mówiło tutaj? Być może. Ja zwracam uwagę, z całym szacunkiem dla generału, zwracam uwagę na to, co jest podstawą współczesnej wojny. A podstawą współczesnej wojny pokazały to wszystkie operacje po II wojnie światowej, wojenne. Od wojny Jom Kippur, począwszy na Afganistanie i Iraku, skończywszy, jest przewaga powietrzna. To znaczy, uzyskanie przewagi lotnictwa na niebie takiej, która pozwoli na działania lądowe niezakłócone artylerią przeciwnika albo obroną przeciwlotniczą przeciwnika. Do tej pory z trudnych do wyjaśnienia powodów Rosjanie takiej przewagi nie osiągnęli, mimo że przecież wiemy, że mają 10 razy więcej samolotów myśliwskich, szturmowych, bombardujących i tak dalej niż Ukraińcy. Jednak im się to nie udało. Dlaczego? No, można dywagować, czy to jest znowuż brak kompetencji, brak umiejętności prowadzenia operacji takich właśnie lotniczo-lądowych, tak zwanych połączonych operacji. No w każdym razie to Rosjan tego nie widzimy. Są sporadyczne pokazy samolotów po jednej i po drugiej stronie. Nie ma żadnych pojedynków myśliwców na niebie ukraińskim. Czasami widzimy jakieś przeloty śmigłowców i to wszystko w zasadzie... No tak, ale z drugiej strony Ukraina ma teraz dostać więcej sprzętu. Jeśli Surowikinowi, piechocińcowi z wykształcenia, ale jednak również w swojej karierze ma ten etap dowódcy sił powietrznych i również dowódcy w zasadzie operacji powietrznej w Syrii, bo z tego zasłynął brutalnie, ale jednak, uda się ten komponent powietrzny uruchomić, zanim Ukraina dostanie wystarczającą ilość wsparcia w postaci obrony przeciwlotniczej, no to ten element powietrzny może przeważyć w przyszłym roku. Osobiście uważam, że mówię, rosyjscy żołnierze, rosyjscy oficerowie, generałowie to nie są głupcy i wiedzą, jak się wojny wygrywa, jak się wojny toczy przede wszystkim. I mówię, ten brak komponentu powietrznego wydaje mi się czymś, nad czym prawdopodobnie rosyjski sztab pracuje, żeby tę przewagę uzyskać. A co za tym idzie? No bo proszę sobie tak praktycznie, może to wytłumaczę praktycznie. Stoi HIMARS, zestaw HIMARS ukraiński, który strzela powiedzmy na 70-80 kilometrów. Nie sposób go zniszczyć artylerią rosyjską, która strzela powiedzmy na 40-50 kilometrów. Musi najpierw go namierzyć, a później go jeszcze zniszczyć własnym HIMARS ogniem. To tylko wyjaśnijmy komuś, tak? To jest ten... Zestawy artyleryjsko-rakietowe, tak zwanej artylerii rakietowej, których 20 sztuk otrzymała Ukraina od Stanów Zjednoczonych i jeszcze kilka pomniejszych zestawów podobnego typu z Francji, Hiszpanii i ich panie. Czyli ciężarówka z wieloma rakietami. Ciężarówka taka to na język ludzki, bardzo nowoczesna Katiusza, tak. Żeby już było najbardziej prosto. No ale właśnie, nie dostrzegliśmy. Rosjanie się chwalili, że już tam 6 HIMARS-ów zniszczyli. Nie mamy na to dowodów. Prawdopodobnie im się po prostu nie mają takiego zasięgu. HIMARS-y można niszczyć lotnictwem, o którym wspominałem, którego Rosjanie nie potrafią wykorzystać tak na tyle skutecznie, żeby te HIMARS-y zniszczyć z różnych częściowo też nieznanych powodów. Jeśli Rosjanie do takiej ofensywy powietrznej ruszą, to ta przewaga, którą
dają te zestawy, na przykład ta artyleria dalekiego zasięgu, która daje Ukraińcom, będzie niwelowana. Już teraz sami generałowie ukraińscy mówią, że HIMARSy nie są tak skuteczne zimą, jak były jeszcze, powiedzmy, latem, ponieważ Rosjanie, znowuż, naród brutalny, okrutny, ale nie głupi, odsunęli swoje punkty dowodzenia, odsunęli swoje magazyny broni. O zasięg tych HIMARSów. I to jest jakby przyczyna spadku, nie likwidacji ich skuteczności, ale spadku ich skuteczności. Zatem, no znowuż, moim zdaniem to powietrze będzie tutaj, znaczy przewaga w powietrzu będzie ważnym punktem do obserwacji. Czyli co, dobrze rozumiem, że teraz najbliższe miesiące to jest takie trochę ustabilizowanie, scementowanie tego status quo, które mamy na froncie, bez jakichś nagłych kontrofensyw, jakichś spektakularnych zmian na froncie, mówiąc najprościej. Ktoś coś zdobędzie, ktoś coś odda? To, co pan opisał pięcioma zdaniami, powiem jednym słowem, przegrupowanie. To znaczy wzmocnienie, zgrupowanie większej ilości sił, przygotowanie nowych kampanii po jednej i po drugiej stronie, przemyślenie tego, zastosowanie tak zwanej, już trochę użyję żargonu wojskowego, ekonomii sił. To znaczy sprawdzenie, czy też dostrzeżenie, gdzie są słabe punkty przeciwnika, przerzucanie swoich sił w te słabe punkty, żeby je ewentualnie wykorzystać. Próby przełamania frontów, rozejścia się na skrzydła, to jest taka, powiedzmy, ta podstawa myślenia taktycznego, no trochę też operacyjnego po obu stronach, która prawdopodobnie jest teraz przygotowywana przez coś chyba rzeczywiście w tym jest, bo tuż przed świętami był wywiad w tygodniku The Economist z głównodowodzącym sił ukraińskich, z generałem Walerijem Załużnym, który twierdził, że przed tą wojną, przed tą inwazją Rosjanie swoje zapasy budowali 3,5, może nawet 4 lata, w dużej mierze już je zużyli i teraz tymi atakami rakietowymi, które mają, chcą sobie kupić czas. Chcą właśnie mieć szansę tam związać te siły, tak jak pan mówił, przegrupować się i zyskać czas na odbudowanie tych swoich zasobów, żeby móc znowu pewnie na wiosnę ruszyć. Przy czym trwa oczywiście wyścig ekonomii. Znaczy, czy przemysł rosyjski jest w stanie faktycznie te zapasy uzupełniać odpowiednio szybko? Lub chiński, lub irański. Chiński nie. Chiński tutaj pragnę, żeby mimo deklarowanego sojuszu, neutralności Chin, ale deklarowanego sojuszu, przyjaźni i tak dalej, Chin, prezydentów Xi Jinpinga i Putina, który obserwowaliśmy nawet nie tak dawno jeszcze na ostatnim spotkaniu, na ostatnich spotkaniach, nie mamy dowodów na to, może powiem tak, nie mamy dowodów na to, że Chiny przekazują Rosji uzbrojenie. Kupują ropę, no bo po taniości, że tak powiem, wykorzystują kłopoty z embargiem na surowce rosyjskie i na nałożony limit cenowy, wykorzystują tę sytuację, natomiast nie zdecydowały się na to, co prawdopodobnie mogłoby zmienić oblicze tej wojny po stronie Rosji. Czyli z tego, co pan mówi w trakcie naszej rozmowy, rozumiem, że czeka nas teraz pewnie kilka długich tygodni, które będą wyglądały mniej więcej tak jak teraz, czyli ciągłe ataki rakietowe na infrastrukturę cywilną. Dla ludzi to będzie pewnie dużym problemem. I pytanie, czy to nie osłabi morale wojska ukraińskiego? Czy to nie sprawi, że ten żołnierz, który jest tam w okopach, który walczy, będzie myślał, że moja rodzina, która jest w Kijowie, w Odessie, we Lwowie, no nie tylko jest, ciągle musi mierzyć się z tymi nalotami, ale także siedzi w ciemności, siedzi w zimie, moje dzieciaki marzną. Kurczę, kończmy tę wojnę, tak? Nawet za cenę pokoju. To nie złamie ducha? Na to można podawać, znaczy można dywagować oczywiście, czy złamie, czy nie złamie, natomiast przykłady historyczne stosowania nalotów dywanowych na miasta. Przypomnijmy, że Rosjanie nie stosują tych nalotów, nie bombardują codziennie Kijowa, ani Odessy, ani Lwowa. Co tydzień to robią i ze skutecznością okrutną, straszną i brutalną. Niemniej jednak ludzie giną oczywiście, tak? Nie jest to stałe bombardowanie, nie są to naloty dywanowe, jak to określają teoretycy wojny. Zatem przykłady II wojny światowej, Drezna, Londynu, Wietnamu bombardowanego przez Amerykanów w latach 70. Pokazują, że bombardowanie celów cywilnych jest straszne, okrutne, ale nie przynosi przełomu politycznego, nie przyniosło do tej pory przełomu politycznego. Czyli tu ducha nie złamie ukraińskiego. No nie mamy powodów sądzić, żeby Ukraińcy jakoś występowali przeciwko swojemu prezydentowi, który upiera się przecież i to z powodów moralnych i słusznie, że się upiera przy swojej woli zwycięstwa. Nie mamy sygnałów takiego pękania oporu ukraińskiego. Wspomniał pan jeszcze o żołnierzach. Znowuż może trochę cokolwiek brutalnie zabrzmi, ale żołnierz w okopach jakoś się ogrzeje. To znaczy nie
to, co dzieje się na zapleczu, raczej determinuje, wzbudza jego złość, wściekłość, czyli te cechy jak najbardziej przydatne na A nie powoduje, że będzie chodził do dowódcy sierżanci? A nie powoduje, że chciałby wrócić do domu i spowodować, że jego rodzina, znaczy po prostu uciec z okopów, krótko mówiąc, żeby ochronić jego rodzinę. Czy więc wprost dobry oficer polityczny wykorzysta to tak, żeby to morale podnieść żołnierzowi? Rozmawiamy o sprawach niezwykle skomplikowanych i łatwo jest w studiu w Warszawie dywagować o tym, jak czuje się ukraiński cywil, żołnierz w okopach albo cywil w miastach. Natomiast możemy tylko dywagować na podstawie tego, co widzimy z linii frontu, że Ukraińcy się nie łamią. I bardzo dobrze. Widzi pan jakąkolwiek szansę na pokojowe, czyli pewnie dyplomatyczne zakończenie tej wojny w najbliższym czasie? Ja stawiam od pewnego rodzaju, wyrażam taką nadzieję, że wreszcie mamy wojnę. Może tak znowuż to źle zabrzmiało. Wróć. Wróć, tak. Mamy wojnę, która zakończy się paradą zwycięstwa. Takiej wojny nie mieliśmy od II wojny światowej. To już trochę jak jest wyświechtanym takim banałem do opisu wojny w Ukrainie. Kto będzie paradował? Wierzymy w to i mamy nadzieję, i również analizy wskazują, że na razie, jak powiedziałem, jak wspomniałem, Ukraińcy mają inicjatywę, nie mają wystarczającej ilości broni i chodzi o to, żeby Zachód im tę broń przekazywał w jak największej ilości i jak najdoskonalszej. Natomiast ta wojna, jak żadna dotychczasowa, powiedzmy w XXI wieku na pewno, a być może również w drugiej połowie XX wieku, powinna, czy też ma potencjał do skończenia się przede wszystkim zwycięstwem wojskowym. To znaczy, jeśli Ukraina odzyska przynajmniej tereny zagarnięte po 24 lutego, będzie to najprawdopodobniej wstęp do załamania się władzy Putina, który jednak niczego nie uzyskał. Teraz może jeszcze powiedzieć, że zbudował most lądowy, że Zaporoże nasze, że elektrownia w Zaporożu nasza, tak? Że Chersoń nasz, co jest oczywiście swoją drogą dlatego i Ławrow i Pieskow mówią, że warunkiem negocjacji takim brzegowym, absolutnym jest na przykład powszechne uznanie przyłączenia do Rosji właśnie tych zajętych czterech regionów. Proszę zwrócić uwagę, że strona rosyjska częściej niż ukraińska mówi o pokoju ostatnio. Oczywiście jest to fałszywe twierdzenie. Może my chcemy, ale niemalże nie ma dnia, kiedy Rosjanie nie komentują pokoju, co trochę każe domniemywać, że na tym pokoju im zależy, ponieważ oni tę wojnę strategicznie przegrywają. Faktem jest, że zaczynają stawiać warunki pokoju, tak? One mogą być absurdalne, na przykład. One są absurdalne, one są nie do przejścia, dlatego ale cały czas wszystkie negocjacje zaczyna się od daleko posuniętych. No tak, ale to jest ustawianie tego stołu negocjacyjnego do przyszłych negocjacji. I ta strona, która w tej chwili się bardziej domaga, znowuż to jest pewnego rodzaju taka intuicja raczej niż wyliczenie, ile razy Pieskow czy Putin powiedział o pokoju, wskazuje, że Rosjanie, znaleźli się na skutek tragicznego dla Rosjan błędu Putina z 24 lutego w sytuacji strony, która, strategicznie traci na tej wojnie. Teraz mam dla pana pytanie, które bardzo prosto jest zadać i bardzo trudno na nie odpowiedzieć. Czy w przyszłym roku ta wojna się skończy? Są dwie płaszczyzny. Wojskowa, jak już dość długo opisywałem, w moim przekonaniu ta wojna będzie trwała na takiej płaszczyźnie wojskowej. To znaczy strony muszą osiągnąć jakiś przełom, musi być ten moment symbolicznego wręcz zwycięstwa. Ale tak? Będzie ten finał w 2023? Powiedziałbym, że niestety niewiele na to wskazuje, że raczej mamy do czynienia z jakimś takim strategicznym patem, w których żadna z sił nie jest w stanie wykonać swojego zamiaru politycznego. Ukraińcom trudno będzie odbić nawet to Zaporoże wspomniane wcześniej. Sądzę, że będą próbowali przerwać ten tak zwany most lądowy na Krym, gdzieś w okolicach Melitopola, może dokonywać desantów wokół Chersonia, wypychać Rosjan przynajmniej z Chersońszczyzny. Natomiast nie będzie to będzie im coraz trudniej. Okej, to jest jedna płaszczyzna. Natomiast jest płaszczyzna polityczna, która jest trochę znana jako kremlinologia, to znaczy to, co dzieje się na Kremlu, jaki jest tam układ sił, czy Władimir Putin może stracić władzę na przykład w sytuacji, kiedy jakaś część wojskowych poczuje się zagrożonych jego czystkami, kiedy zapomniani już przez nas oligarchowie, którzy w zasadzie stracili pod jego rządami na znaczeniu, którzy może się dogadają z częścią, to są jakieś fantazyjne raczej scenariusze polityczne, które nie widzimy oznak pękania władzy na Kremlu, ale to są zdarzenia
takie jak upadek muru berlińskiego. Nikt się tego nie spodziewał. Wszyscy przygotowywali się na długie i radosne istnienie Związku Radzieckiego, po czym upadł mur berliński, a Polacy wybrali rząd Mazowieckiego. I wszyscy byli zaskoczeni. Czyli co, w tej sferze politycznej to w zasadzie czekamy tylko na to, albo aż Putin umrze, albo aż Amerykanie zmęczą się pomocą, tak? Bo to Amerykanie politycznie... się pomocą nie zmęczyli, nie zmęczą, ponieważ po wyborach połówkowych, midterms w listopadzie, z których Partia Demokratyczna i prezydent Biden wyszli mimo utraty Izby Reprezentantów. Ale zachowując przynajmniej swoją pozycję, a nawet wyszli wzmocnieni. Okazało się, że polityka zagraniczna, czyli między innymi to, co Biden robi wobec Ukrainy, jak mocno zjednoczył Zachód, jak bardzo jest aktywny w tej mierze, jak mocno również ta jego działalność przekłada się na zwycięstwa ukraińskie. Myśmy też zaakceptowali ten koszt energetyczny w dużej mierze. Wiadomo, że nam się nie podobają wszystkie rachunki, ale absolutnie nie wychodzimy na ulicę. Ponosimy tego koszt, ale one są minimalne. Jeżeli ktoś powie, że jest mi zimno w domu albo płacę dwa razy więcej za chleb, to z powodu Putina, bo tak, jeśli taką perspektywę... To lepiej mieć droższy chleb niż Putina. To lepiej mieć droższy chleb niż Putina, dokładnie. Więc jakby tutaj politycznie to na Zachodzie, w Ameryce zwłaszcza, chyba dobrze gra i nie widać sygnałów pękania. A to, jak podkreślam jeszcze cały czas, to Ameryka, a zwłaszcza Joe Biden, uratował Ukrainę. I od nich zależy jej przetrwanie. Czyli wniosek taki, że czekamy na tę paradę zwycięstwa. Oby to była parada zwycięstwa ze strony wojsk ukraińskich i sił. Serdecznie ukraińskich jak najbardziej. Życzymy tego Ukrainie i sobie. I to są dobre życzenia. Pułkownik Piotr Łukasiewicz te życzenia składał. Dziękuję. Wojskowy dyplomata obecnie w Polityce Insight. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia.